Witajcie, z tej strony Falcon, to są Bohaterowie Burzy. No i dzisiaj zagramy już w nowym systemie rankingowym. Pojawił się ostatnio w grze już właśnie, z dwa dni temu właściwie. Nowy system rankingowy, mamy tutaj jak widzicie ikonki, awatary, które są nagrodami za poprzedni sezon, właściwie przedsezon. Także mamy tutaj hełm za pierwszą rangę, którą udało mi się zdobyć. Na szczęście Blizzard nagradzał graczy z poprzedniego sezonu w ten sposób, że dostawało się nagrody za najwyższą rangę osiągniętą w trakcie właśnie przedsezonu, dzięki czemu nie było takiej sytuacji, że ktoś nie grał przez jakiś czas tylko po to, żeby zostać na tej, nie wiem, pierwszej randze czy innej randze, która dawałaby mu dostęp do określonych nagród. Dzisiaj zagramy, słuchajcie, Jayną. Już widzicie też wilki, które są... tam żywiołowe wilki, nie wiem właściwie jak się to dokładnie nazywa. No ale wilki, które są nagrodą właśnie za poprzedni sezon również. Czy tam przedsezon, nie wiem, czy ktoś się będzie bardzo czepiał tego, jeśli powiem, że po prostu mieliśmy wcześniej sezon, bo właściwie trwało to tak długo, że przed sezonem ciężko to nazwać, mamy już rok po premierze gry tej oficjalnej, a jeszcze wcześniej jakby działała przecież beta, prawda? Beta, alfa i tam też normalnie z tego co się orientuję rankedy były, chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że normalnie były, także no chyba nie będzie tak źle mówić, że mieliśmy wcześniej sezon. Pierwszy talent, słuchajcie, zwiększamy skuteczność efektu spowolnienia. Zagramy dzisiaj Jayną. Jayna to jest w ogóle postać, którą całkiem nieźle sądzę ogarniam, to znaczy czuję się nią dosyć pewnie. Nie wiem jak będzie po takiej przerwie, co prawda. Aj, zablokowali mnie. Nie wiem jak będzie po przerwie, bo po pierwsze chwilkę nie grałem po premierze Hotsa, znaczy Overwatcha w Hotsa właśnie. To po pierwsze, a po drugie ostatnio też grałem troszkę mniej przez to, że po pierwsze mam sesję, po drugie jeśli już mam jakiś wolny czas, to szczerze mówiąc ostatnio nawet częściej niż w Overwatcha gram sobie w... Oj, shit. Dałem się wkopać, ale mamy jeden za jeden, na szczęście udała się wymiana. W miarę burstem się tutaj wybroniliśmy, bardzo fajny hook ze strony Jazza, tutaj tego Stitchesa. Także... No okej, troszkę się źle na początku stawiłem, ale już mamy 2000, 2500 prawie damage'u, także widać, że Jayna naprawdę tutaj zadaje ogromne obrażenia. Zespół przeciwników natomiast też ma właśnie duże obrażenia, ale co za tym idzie, mają bardzo, bardzo papierowy zespół i bardzo papierową kompozycję i mam nadzieję, że właśnie będziemy w stanie to nieźle wykorzystać. Myślę, że naprawdę mamy do tego predyspozycję, biorąc pod uwagę nasz burst, a jakbyście zobaczyli na ich zespół, to poza Artanisem, który jest tankiem, więc naturalnie ma trochę większą wytrzymałość niż normalnie. Znaczy nie, słuchajcie, ja bym to podtrzymał. Podtrzymałbym to chwilę, żeby parę ataków tutaj zdobyć. Okej, aj, zablokowałem ją. Znaczy go. No słabo, bo w sumie zajmują obydwie kapliczki. Dobra, no to oddajemy i tutaj trzeba trochę pusznąć. Nasi chcą tam walczyć. No nawet nam się chyba to uda, słuchajcie. Wziąłem na czwartym poziomie truciznę w każdym razie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Fuck my life. Leczcie mnie proszę. Ładnie, wala wleciała zarąbiście w Lunarę. Nawet szczerze mówiąc nie widziałem do końca co tam się działo. Ale nieźle, bo chyba miała nawet nie tak mało HP, tam jakąś 1/3. A burst całkiem niezły poszedł. Ale tutaj wala chyba generalnie będzie ogarniać. Widzimy, że ma skina mistrzowskiego, co co prawda nie musi wcale cokolwiek znaczyć, ale jednak sądzę, że wiecie, gold jest na tyle cenny w tej grze, że no pod warunkiem, że tam chcecie kupować kolejne postacie, a jednak w mobie ważne jest to, żeby zdobywać kolejnych bohaterów. Ajajaj. Super, udało mi się rzucić jeszcze pocisk lodu, ale ona chyba przeżyje niestety. One level behind, no rzeczywiście mamy level do tyłu. Bo fidujemy, no właśnie, bo fidujemy. Niestety mam na razie dwie śmierci, mamy 3,5 minuty meczu, także
Dosyć słaby bilans, powiem wam, że w ciągu 3,5 minuty umarłem dwa razy, ale postaramy się poprawić. Tak, wziąłem zatrucie jadem na czwartym poziomie. To jest wybór, który pamiętam, kiedyś dziwił jednego z moich sojuszników w zespole, nie pamiętam, no jest z jakimś randomem tam grałem, strasznie się oburzył, że na czwartym levelu wybrałem właśnie truciznę. Oj, idę, ale chyba nie uda ci się przeżyć, Regar. O, chociaż? No niestety. Umieraj. No bez jaj. Super. Jeden za jeden. Nie ma tak łatwo. Czekałem do końca tej tarczy. No niestety, wyszedł bardzo lame. Ja pierdzielę, ale w ogóle... No... You were full life, man? What the fuck are you? No trochę... Trochę racja w sumie, ale... Shit. Nie wiem, po prostu mówię, troszkę nie grałem i będę musiał się przyzwyczaić. Właśnie miałem przerwę przed wprowadzeniem całego tego systemu rankingowego, co było związane właśnie z Overwatchem, z sesją, teraz troszkę z WoWem też. No i z sesją oczywiście, która trwa, no niestety, egzamin co tydzień, także no. No, super, łapmy tutaj. Łapmy ich tutaj. Trala trzeba zabić. Oh shit. Fuck. Nie ucieknę stąd, nie ma opcji. Chyba. Oh shit. Nie ma opcji. Crab Jaina. Tak to ja. Nie, naprawdę. Kurde. Wiecie, co zrobiłem źle? Powiedziałem na początku tego filmu, że czuję się całkiem pewnie Jainą. To jest najgorsze, co można zrobić i o tym wam mówiłem bodajże w filmie z Zeratulem, że miałem właśnie tak z Zeratulem w którymś meczu, że grałem sobie przez bodajże tydzień naprawdę często z Zeratulem, naprawdę się wkręciłem w tą postać. Ja generalnie lubię bardzo takich bohaterów w stylu asasyńskim, tak? Typowych asasynów. No się cofam, wiem, nie trafiam żadnych skilli, w ogóle lipa. Już się cofam, nie fiduję, ładnie się tutaj ustawiamy. Zastanawiam się nad ultem, który wybrać, wiecie? I nie wiem, czy tutaj żywiołak, czy jednak pierścień lodu. Zobaczmy na ich zespół. Raczej gdzieś tam z dystansu będą atakować, także... Także może jednak żywiołak. Fuck my life, no. Robią co chcą totalnie. Dawaj tu. Dobra. No fuck, serio. Wyżyję jeszcze. Oh shit. Dobra, chliniemy się tutaj. Szkoda, w sumie tylko Tyrande umarła wcześniej. Od nas ktoś umarł, ale... No trudno, jeśli tak to ma wyglądać, to lepiej, żeby miało to tak wyglądać, niż żebyśmy się głupio wbili i umarli, prawda? Postaramy się przejąć ten tutaj punkcik. No i właśnie tak miałem, że bardzo długo grałem, znaczy długo, no przez tydzień właśnie tak sobie trenowałem w sumie tego Zeratula. I wszystko było super, wszystko było ok. Naprawdę czułem się pewnie i coraz lepsze wyniki osiągałem tą postacią. No i któregoś razu właśnie stwierdziłem, nie wiem czy akurat chciałem nagrać film z Zeratulem czy coś. Coś takiego było chyba, nie? Nie, w filmie bym nie powiedział, że spoko ziomki, będę dobrze grał z Zeratulem. To raczej nie byłoby w moim stylu. Raczej zapewniam w ten sposób ludzi, kiedy gram gdzieś tam solo i... Oh shit, ale damage wszedł z tego ulta. Dobra, zaraz my będziemy mieli ulta, także okej. Fuck. Super. Zabity, bardzo ładnie tutaj ogarnęła Sylvanas. Zagara umarła? Umarła. Spoko. Dociśniemy tutaj tę świątynię. Postaramy się cokolwiek tutaj zdobyć. Parę tych ataków.
No i problem był taki właśnie, że napisałem oczywiście, że spoko, spoko, ja z Eratulem, wiecie, ogarniam w ogóle, dam radę tutaj. Po czym grałem tak fatalnie, że ja pierdzielę, że naprawdę sam się łapałem za głowę i nie rozumiałem połowy swoich wyborów, które podjąłem właśnie w tym meczu. Także jakaś masakra. O, ładnie tutaj złapałem trandy, troszkę spowolniłem, ale... No, Jezu, jakie snajpy tutaj lecą. Trzeba się szybko zwijać na naszym epickim wilku. No, cofamy. Poproszę o odrobinę many. Chciałbym tutaj walnąć sobie właśnie zamieć. No i cofniemy do bazy. Na 13 levelu, co my tutaj możemy wybrać? Zazwyczaj biorę zmrożoną krew. To jest taka umiejętność, którą się aktywuje. Zresztą tutaj macie napisane, aktywowana. Ale nie wiem, zastanawiam się. A może te zadawanie obrażeń daje nam osłonę? To też nie musi być głupie wcale. Wiecie, zrobię to. Zrobię to wyjątkowo w tym meczu. Nie jest to jakiś częsty dla mnie wybór. Super. O shit, co ja tu robię? Fuck, złapała mnie. Złapała i wszamała. No niestety. Boże, Boże, czy ty to widzisz? 5 śmierci. Ale o dziwo, kuźwa, ta wala też... Ta wala ma 5 śmierci i jedno zabójstwo. A ja ją tak chwaliłem na początku. Jak widać, że na tamtej lunarze się skończyło. No, gram dosyć słabo, to trzeba przyznać. Ale bardzo mi się podoba nastawienie tutaj naszego zszywańca. To znaczy... Ej, Sylvanas, idź stąd. Proszę cię, idź stąd. Z taką ilością zdrowia to nawet w miniony bym się nie wbijał. Dobra, unieruchamia wyziębione cele. To może być całkiem okej, okay. Nam się przydadzą jakieś ceceki. Zdecydowanie nam się przydadzą. Bo na razie to wygląda to bardzo biednie, jeśli chodzi o naszą kontrolę tłumu. W trakcie pikowania chciał wybrać nasz support Utera, ale zdecydował się jednak na Regara. Także okej, okay. Akurat przy tej kompozycji nie wiem, czy właśnie Uter nie byłby lepszym wyborem. Ale niech gra tym, co tam mu pasuje. Tylko żeby pasowało to do kompozycji zespołu, prawda? Żeby jednak ten healer był, a nie żeby go olać. No i widzę bardzo ogarniętą tutaj sytuację u nas, bardzo uważnie. Oj, flipa. Kurde, nic nie trafić, to po prostu masakra. No coś tam udaje mi się trafić. O Jezusie, jak oni we mnie cisną. Muszę te ultraliski czy mutaliski pozabijać, bo strasznie denerwujące to jest. Ale widzę, że sporo obrażeń w sumie wbiłem. Ups. Że w sumie sporo obrażeń zrobiłem zagarze. Shit, co to był za gówniany... Fuck my life. Dobra. Ja się poddaję, już w tym meczu chyba nic nie zrobię. Naprawdę, moje poruszanie się... This guy. No... to chyba do mnie. Znaczy, właśnie pytanie. Wcześniej chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba nastawienie strzywańca, bo... No, zmiutujmy wszystkich, wiecie? To jest dobry pomysł. Bo czytając to wcale nie będzie lepiej. Bym powiedział, z reguły nie miutuję ludzi, chyba że naprawdę są irytujący. Tutaj nie uważam, żeby oni byli tak bardzo irytujący, mają powód do tego, żeby w ten sposób się zachowywać. Daję im do tego powody, ale jeśli chcemy jakkolwiek lepiej grać, jakoś się poprawić, no to myślę, że czat wcale nie będzie nam w tym pomagał. Nawet jeśli będą tutaj jakieś dawać pozytywne, dawaj Falcon, dasz radę, nie? Będziesz zabijać. To chyba mi to też nie pomoże. Muszę się jakoś skupić i starać się tutaj ogarniać. Ten mecz w ogóle będzie kuźwa walką ze sobą. Już strasznie na mnie pingują tutaj, słusznie. Boże, jaki ze mnie bot. Ten odcinek chyba nazwiemy Bot Falcon, czy coś w tym stylu. To będzie pasować idealnie.
Zresztą w ogóle będę musiał chyba przysiąść tutaj do tych... Kuźwa, co ja robię tu? No, masakra. Masakra. Chcę... Ech. Chcę sobie pozabijać jakieś miniony i nagle ogarniam, halo, gankują mnie od tyłu. Może by tak, nie wiem, stanąć z sojusznikami. Skoro tak łatwo, kuźwa, gram jeszcze z Jayną po zmianach. Jayną, która nie ma w tym momencie aż do 20 levelu żadnego, żadnej tak naprawdę możliwości zatrzymania, wiecie, mobilności, osłony siebie, nie? Na 13 levelu kiedyś miała lodową barierę, nie, lodowy blok, tak to się nazywało. Teraz jest ulepszony lodowy blok na levelu 20. I to było jakby ok, bo to nie ma wielkiego cooldownu, bodajże 20 sekund, dokładnie tak. Także naprawdę była to spoko rzecz do obrony, prawda? Ale teraz tego nie ma, więc z Jayną się trzeba mega, mega dobrze ustawiać, a ja w tym meczu pokazałem dokładnie, jak tego nie robić, także to była przestroga, ten mecz był przestrogą i na pewno, wiecie, ja go wrzucę, bo on miał wartość merytoryczną bardzo dużą, on pokazuje, czego nie robić. I generalnie mimo wszystko polecam wam, jeśli macie jakąś przerwę od gry, to polecam wam cholercia troszkę jednak, chociaż odrobinę, mecz, chociaż jeden mecz wcześniej zagrać, tak na luzie, na spokojnie, żeby po prostu poczuć grę znowu, bo to nie jest takie proste, szczególnie gdy się komentuje. No cóż, mam nadzieję, że nie wiem, nie krwawiły wam oczy aż tak mocno, jak to sobie wyobrażam. Dziękuję za uwagę, to był Heroes of the Storm i Jayna. Cześć!